Randolph Scott i Anne Dworak w filmie Miasteczko Abilene. W pozostałych rolach. Scenariusz na podstawie powieści Ernesta Haycocksa. Muzyka. Zdjęcia. Reżyseria. Pięć lat po wojnie secesyjnej równiny Teksasu i stacje kolejowe w Kansas łączyło ponad 1000 kilometrów szlaku przepędzania bydła. Kowboje wędrowali na północ w kierunku Abilene w stanie Kansas, pokonując w godzinę zaledwie nieco ponad kilometr. Po 90 wyczerpujących dniach w kurzu, upale, kłębach much i samotności mogli wymienić bydło na twardą gotówkę. Co to za miasto? Nie ma salonu po tej stronie? Same sklepy. Jedziemy. Przepraszam. Wybacz, Rita. Nie jesteś w kościele ze sklepikarzami? Byłem. Widzisz pan ten znak? Broń zdać barmanowi. Nie przechodzić przez Texas Street. Tylko dwa prawa. Rita śpiewa jeszcze lepiej, kiedy się do niej nie strzela. It's much too far from home, sweet home. It's hard to be a lady. But listen, mister, please don't be misled. I love it out here in the West.
Because the life is free and easy. You can do most anything you doggone please. There's room to stretch and there's room to breathe. I'm just brimming over with zest. Because I love it out in the west. Cud, że cię nie romnęła. Tylko udaje wredną. Podłym trzeba się urodzić, Charlie. Chłopcy musieli go nie zauważyć. To powoli staje się normą. Chyba mnie nie zamkniesz. Wolałbym nie. Sklepikarze ci nie pozwolą. Bez salonu nie ma kowbojów, a bez kowbojów sklepikarze umarliby z głodu. Proste jak drut. Więc o co chodzi? Bo jeśli o Ritę, to mogę cię z nią umówić. Nie, to prywatna sprawa. Dopiszę do rachunku. Coś jeszcze? Chcę tylko, żebyś przestrzegał zasad. Tylko Ricie coś takiego wybaczam. Żeby strzelać podczas mszy. Druga strona ulicy znowu przesadza. Co to za strzały? Klient w The Pride za bardzo się podekscytował. Wiozą ze sobą cały kościół. Szukałem cię, Boulder. Witamy z powrotem w Abilene, panie Riker. Jak podróż na północ? Dobrze. Potrzebujemy kilka rzeczy na rano. Przykro mi, że zmuszam do pracy w niedzielę, ale może Bóg panu wybaczy. Nasz pan jest bardzo wyrozumiały. Chłopcy potrzebują się rozerwać. Może być ostro, ale wszystko dla zabawy. Miasto otwarte, Cap. Skoro szeryf nie ma nic do roboty, może wam pomoże. Na razie. Dla farmerów nie ma tu miejsca. My tu wypasamy bydło i tak zostanie. Chodź, Sherry, pomożesz mi. Dobrze, tato. Za nim Jeep. To mój człowiek. Pierwszy sięgnął po broń. Gra była ustawiona. Nie będę się kłócił, mam jeszcze jedną kulę. My wam pokażemy. Chłopcy? Riker? Chcesz dać się pogrzebać z dala od domu? Idziemy. To morderca. Dlaczego chłopak ma w ręku broń? Idź już, George. Muzyka. Wszyscy piją na koszt firmy. Za kilka tygodni wrócimy. I obyś tu był, szeryfie, bo nie będziemy się bawić w oddawanie broni. Rozniesiemy to zakłamane miasto w pył. Będę tu. Rozejść się, koniec przedstawienia. Idź i zamknij się w celi. Wypuszczę cię, kiedy Riker wyjedzie. W co ty grasz, Dan?
Dlaczego nie pozwolisz miastu się wystrzelać? Mieszkają w nim ludzie. Ale jacy? Żaden niczego nie rozwiąże. Może nie. Oto słabość uczciwego szeryfa. Za dużo w nim dumy. Może tak. Kiepsko to widzę. Chyba, że masz całą talię w rękawie. Twoi jedyni przyjaciele mieszkają po złej stronie ulicy. Slim, zostań w mieście. Riker rozniesie miasto w pył. Obyśmy go ugościli tak, jak tego chce. Riker łatwo nie odpuszcza. Mitchell powinien utrzymywać z nim dobre stosunki, a nie prowokować strzelaniny. Potrzebujesz pomocy, Ed? Będę się zbierał. Ja też. Musiałeś zdzielić po łbie akurat najbardziej wpływowego kowboja na szlaku. Wykłócał się. Miał pozwolić, żeby Riker zabił George'a? Riker tylko tak gadał. Nie zapomniałeś, że Dan nosi gwiazdę? A kto mu ją założył? Ty, żeby pilnował porządku i miał oko na kowbojów. On odstrasza klientów. Jeśli Fair i Riker przestaną u nas kupować, będzie po nas, a wszystko przez byle Schulera. Więc Dan ma dbać o to, żeby zabijali się serdecznie? 4 miesiące temu nie miał ani centa. Susza wybiła ponad połowę jego stada. Potrzebował pracy, tak? Tak. Jako burmistrz mianowałem go na szeryfa, pamiętam, więc mogę mu zwrócić uwagę. Czego od niego chcesz? Niech przeprosi Rikera. Powie, że to wszystko to nieporozumienie. Przeprosić? Jutro jego kowboje będą strzelać wam do okien, żeby posłuchać, jak krzyczą kobiety. Chcesz mnie przestraszyć? Przypomnieć, po co wam szeryf? Jeśli polegacie tylko na kowbojach ze szlaku, to i tak już po was. Wolałbyś, żebym splajtował? Nie daj im poznać, że zależysz tylko od nich. Może wkrótce pojawią się nowi klienci. Osadnicy? Nie mają szans. Może i wolałbym robić interesy z nimi, ale nie pozwolę, żebym przez dumę poszedł z torbami. Muszę iść na kompromis. A skoro ja, to ty też. Więc szukaj nowego szeryfa. Nie będę nosił gwiazdy, która nic nie znaczy. Zaczekaj, nie denerwuj się. Dalej będziesz szeryfem? Tak. Ani godziny spóźnienia. Masz rację, Dan. Powinieneś zrezygnować. Skąd wiedziałaś, że tu będę? Zawsze wiem, gdzie jesteś. Nie rezygnuję. Chciałem dodać Edowi odwagi. Nigdy ci się nie uda. Nigdy to dużo czasu. Dzień dobry. Podobno miałeś kłopoty. Nic takiego. Ubiegasz się o reelekcję, brawo? Namówili mnie. Chciałem otworzyć salon albo wrócić do stomatologii, ale ktoś musi dbać o prawo i porządek w hrabstwie. Mógłby pan czasem pomóc Danowi? To nie fair. Mam pod sobą całe hrabstwo. Dan tylko miasto. Poza tym nie we wszystkim się zgadzamy. A miałem nas za starych przyjaciół. Jesteśmy nimi, ale za często chcesz zapobiec rzeczom, które i tak się wydarzą. Człowiek musi z czegoś żyć. Krowy się czasem gubią. Wypadki chodzą po ludziach. Czasem ktoś zginie. Po co się wściekać i polować na tych, którzy nie chcą, żeby ich szukano? Przyjechał. Gdzie jest szeryf? Czemu tak wrzeszczysz?
Napadnięto na pociąg. Na pewno? Tak. Jechałem nim. 5 kilometrów za miastem. Którym miastem? Tym. Jeden z pasażerów wyciągnął broń i zatrzymał pociąg. Dużo ukradł? Nie wiem. Strzelił mi nad głową, a potem wyskoczył. Ryzykant. Pamiętam, jak kiedyś mnie ukradł $50. Nie podróżuję się z taką sumą. Ruszcie w pościg teraz, a jeszcze go złapiecie. Albo kogo innego. Jak wyglądał? Wysoki, brązowe oczy i czarna broda. Brązowa broda. Cóż, identyfikacja niemożliwa. Ciekawe, jak Bravo się z tego wymiga. Nie pomożesz mu? To sprawa hrabstwa. Pewnie spóźni się na partię Fantana u Eni. Dlaczego tam chodzisz? Eni robi dobre drinki, a widok Bravo grającego w karty w pensjonacie pełnym dziewcząt jest bezcenny. Już wiem, co odpowiedzieć plotkarzom. Co takiego? Że nie zdecydowałeś jeszcze, po której stronie Texas Street mieszka ta, która najbardziej cię interesuje. Którędy do obozu osadników szukam niejakiego Hanaberego. Za 2 przecznice w lewo, a potem cały czas prosto. Dziękuję. Chwilkę. Szybko was przybywa. Chętnie zobaczę ten wasz obóz. Podwieźć cię, chłopcze? Tak, poproszę. Za mną. Dzień dobry, Rita. Powinieneś zapuścić brodę. Kiedy założysz czepek na głowę i fartuch, to zapuszczę. Kiedy założę czepek na głowę i fartuch, sama zapuszczę brodę. Lubi ją pan? Jak będę wiedział, dam ci znać. Nie jesteś zmęczony? Dziękuję. Może kawy? Chętnie. Hanabery. Skąd pan jest? Z Ohio. Niech szeryf usiądzie. Ja nazywam się Henry Dreiser. Nie jestem szeryfem hrabstwa, tylko szeryfem miejskim Abilene. Wygląda mi pan na kowboja. To niezbyt przyjazna okolica. Powiedziano nam, że zbierzemy tu 20 buszli zboża z Akra. A mówili, że wypasają tu bydło? To rządowa ziemia. Jest tak samo nasza, jak i innych. Mówią, że długo tu nie zabawicie. My twierdzimy inaczej. Sprowadziliśmy tu nasze rodziny i postaramy się, żeby było im tu dobrze. Niczego od nikogo nie chcemy. Włożymy w tę ziemię więcej pracy niż ktokolwiek inny. Brzmi uczciwie. Chcemy żyć z miejscowymi w zgodzie, ale jeśli oni tego nie chcą, ich strata. Lubię tę pieśń. Mój ojciec zginął na wojnie. Mój syn też. Jego dzieci opiekują się właśnie twoim koniem. Dziękuję. Nie wierzę. Na pewno na nim nie jechałeś. Właśnie, że jechałem. Prawda? Ja potrafię prowadzić konia z pługiem. Po co? Żeby siać ziarno.
Złapał szeryf złodzieja? Pewnie jest już w innym hrabstwie. Coś na popicie kurzu i dwa razy whisky. Szuka szeryf bandyty? Nawdychałem się więcej kurzu niż on ukradł dolarów. Jak wyglądał? 1,90 m, brązowe oczy i broda. Nikt go nigdy nie widział. Jet Younger? To ja. Szef czeka w biurze. 1,90 m, brązowe oczy i broda? Też go nigdy nie widziałem. To samo. Co cię gryzie, Charlie? Możliwe, że popełniłem błąd. Nie doceniłem zagrożenia, jakim są farmerzy. Miejscowi sklepikarze wiedzą, jak robić pieniądze. Jeśli zorientują się, że na farmerach zarobią więcej niż na kowbojach, sprzymierzą się z farmerami i pozbawią naszej strony ulicy interesów. To jest ta twoja lojalność? Co to jest lojalność? Lojalność jest wtedy, kiedy... Idź na górę, zobaczymy się później. Za nim Jeep.
Mówiłam Charlie'emu, że w piwnicy są szczury. Kto mi tym razem psuje występ? Uwaga! Znowu ty? Co się stało? Strzelał do mnie. Widziałeś go kiedyś? To człowiek Rikera. Pozwolisz mi kiedyś dokończyć piosenkę? Na dole brzmiała świetnie. Może dlatego, że nie słyszałem słów. A to za co? Za to, że jestem żywym celem za $4 za dzień. Co za nudny wieczór. I love it out here in the West, because the West is best for loving. Siódemka trefl, graj. Ósemka trefl, dziewiątka trefl, dziesiątka trefl. Zszyłam ci halkę, Rita. Coś się tak wystroiłaś. Nie chciało mi się przebierać. Dobry wieczór, Dan. Siadaj. Jak tylko pokonam tego mistrza, zagramy razem. Nie gadaj, graj. Walet trefl, dama trefl, król trefl, wygrałam. Jesteś mi winien 4,40. Z kobietami nie masz żadnych szans. Czasem zaskakujesz mnie inteligencją, brawo. Ja sam siebie też. Zagrasz, Rita? Nie, dzięki. Strzelanina mnie zmęczyła. Nikomu nic się nie stało? Tylko szeryf nadwyrężył kark, bo znowu go nadstawiał. I nie wiedzieć, czemu bolą mnie piszczele, bo cię kopnęłam znowu. Gramy czy nie? Dlaczego? Mieszasz się w nie swoje sprawy. Kowboje piją po jednej stronie ulicy, a konserwy kupują po drugiej. Zostaw ich w spokoju. Gdyby Dan ich nie pilnował, w mieście byłby jeszcze większy chaos. Gramy czy gadamy? Nauczy ich mówić proszę i dziękuję i da się zastrzelić, bo taka jego praca? Niech lepiej zacznie pracować dla Charlie'ego. On wciąż tu będzie za kilka lat. To ciekawe. Czyżby? Co w tym ciekawego? To odwieczna walka kowboja z farmerem, samotnego pijaka z rodziną. A jeśli przestaną spędzać bydło, co wtedy? Miasto nigdy się nie zamknie, a ja nigdy się nie wyprowadzę. Tu jest moje życie. Dlaczego? Bo mi tu dobrze. Bo w fartuchu mi nie do twarzy i przestań zadawać tyle pytań. Kto chciałby zagrać partię? Jednak zagram. Siódemka pik, ósemka pik. Pas. Dziewiątka pik, dziesiątka pik. Walet, dama, król. Graj. Najpierw stodoła, potem dom. Zapalcie pochodnie. Jedziemy.
Wstawaj, mamo. To straszne, pani Canby. Proszę przyjąć wyrazy współczucia. Dlaczego nas krzywdzą? Jesteśmy pokojowymi ludźmi. Kowboje nienawidzą farmerów. My z 40 akrów utrzymujemy tuzin ludzi, a nie jedną krowę. Jeśli chcemy tu zostać, musimy walczyć. Spokojnie, synu. Mamy takie same prawa jak oni. Ziemia należy do rządu, nie do kowbojów. Skąd pewność, że to oni za tym stoją? A kto inny chce nas przepędzić? Cisza. Chcę dokończyć zadawanie świadkom pytań. Czy ktoś z tu obecnych rozpoznał sprawców tego nikczemnego czynu? Ja jednego rozpoznałem. Jak to? Przecież było ciemno. Farmerzy widzą w ciemności lepiej niż inni. Znam farmera, który nie widzi własnej dłoni wyciągniętej przed siebie. Taki Donaldson. Kto to był, Frank? Powiedz nam. Jet Younger. Chcemy nakazu aresztowania Jetta Youngera. Dziękuję, Emily. Do zobaczenia. Dwa pudełka nabojów. Wiedzą, kto to zrobił? Jet Younger. To stało się poza miastem. To sprawa hrabstwa. Nie mieszaj się w to. Ktoś z miasta wysłał Youngera, żeby spalił ich obóz. Ktoś z miasta powinien coś z tym zrobić. Nic nie da, jeśli poproszę, żebyś nie jechał. Nie. Tak, myślałem, że się tym zajmiesz. Niby skąd? Younger i Fair się sumują. Jak to? Dwóch na jednego. No proszę, usiądź. Przekazałem Bravo, że zależy mi na schwytaniu Jetta Youngera. Wezwałem cię, bo podobno chcesz zrezygnować z funkcji szeryfa. Przebąknąłem coś o tym. Przydałbyś mi się. Zawsze wiedziałem, że znajdę u ciebie pracę, Charlie. Kiedy zrezygnujesz? To zależy. Masz już ostateczne szacunki, Charlie? Prawie. Poznaj mojego nowego wspólnika, Dan. Mówiłam, że tu zostaję. Od dzisiaj The Pride jest moje. Ale pracowałabyś dla mnie. Zapamiętam. Powodzenia. Coś nie tak? Sam nie wiem. Dzień dobry, Dan. Przyszedłeś na popołudniową partię? Nie, szukałem Bravo. Spotkanie zakończone? Jakie spotkanie? Ach, tak, zakończone. W kieszeni mam nakaz aresztowania. Kiedy wyruszasz? Jak tylko się odegram. A co? Pomyślałem, że mogę się przydać. Nie. Zapuszkuję Jetta, nim ten się obejrzy. Graj, Annie. Sprawiedliwość czeka. Coś mi tu nie pasuje. A konkretnie? Skąd twoja pewność, że mordercą jest Jet? A wyglądam ci na bąka? Brakuje ci tylko żądła. Mogę ci potowarzyszyć? Wolałbym nie. Po co mieszasz się w nie swoje sprawy? Też chciałabym to wiedzieć.
Charlie cię przysłał, czy naprawdę się o mnie troszczysz? Troszczę się o moje interesy. A ja chcę skończyć, żebym mógł zacząć. Graj, Annie. Dlaczego jedziesz z Bravo? Chcę tylko pomóc stróżowi prawa. Chodzi o coś innego. Może lubię jeździć po wzgórzach, z dala od ludzi. Czekam w biurze Bravo. 8 pik, 9 pik, 10 pik. Walet pik, dama pik, król pik. Cholera. Dokąd idziesz? Nie uwierzyłabyś. Jako zastępca szeryfa ślubuję strzec prawa i porządku najlepiej, jak potrafię. Dan, czekają na ciebie w środku. Na mnie? Rita, Dan, chciałam się pożegnać. Nic nie mów. Obejmij mnie. Ty głupku. Otwieraj. Dbaj o siebie. Jak wrócę, zajmę się twoimi interesami. Wypuść mnie. Dobry pomysł, ale nie wyszło. Wypuść ją za 10 minut. Gotowy, Dan? Już świt. Pomógłbyś. Mam 3 zastępców. Miałeś. Zrezygnowali. Te skunksy zwiały? O 3 nad ranem. Nie hałasowali, więc wróciłem spać. Dlaczego ich nie zatrzymałeś? Na niewiele by nam się zdali. Nie mieli serca do pracy. Może i my powinniśmy się wycofać. We 2 za wiele nie zdziałamy. Żeby złapać jeta, wystarczy 1. Wczoraj przed snem trochę myślałem. O czym? O jecie, o ognisku. Z jak daleka można je dostrzec? Co masz na myśli? Jeśli ogniskiem miałeś ostrzec jeta, żeby trzymał się z daleka, to to wzgórze jest na nie świetnym miejscem. Wyciągasz pochopne wnioski. Jet jest pewnie tam, skąd widziałby ogień. W okolicy jest taka jedna chałupka. Idealne miejsce na kryjówkę. Poszukam tutaj. Lepiej zrób coś pożytecznego. Pora ruszać. W którą stronę? Z powrotem do miasta. Najpierw poszukamy zastępców. A kryjówka Jetta? Ja tu dowodzę i zarządzam jazdę w 2 stronę. Przejdę się do tej chałupki. Uparciuch jeden. Chyba nie zrobiłem ci krzywdy.
Robię to dla twojego dobra. Nie pozwolę, żebyś dał się zabić. Co tam, farmerzy czy jakiś Jet Younger? W porządku, Dan? Już sam wolałbym oberwać. Po co być takim upartym? Wrócę wieczorem. Odpoczynek dobrze ci zrobi. I żebym nie musiał cię szukać. Biedaczek, żeby go mrówki nie oblazły. Cholera, pryskam stąd. No i go złapałeś. Gorąco dziś. Ale może do końca tygodnia coś pokropi. Idź sobie. Masz wodę? W studni jej pełno. Bierz przyjaciela i chodźcie. To nie mój przyjaciel. Jak to nie? Ćwiczymy tak codziennie. A jak zagram waleta, to co? Zależy. Jedna z zasad mówi, że... Może tu na mnie zaczekasz. Zdążyłbym wytłumaczyć mu zasady, nim wrócisz. Daj słowo, że się stąd nie ruszysz. A czy koń ruszyłby się od owsa? Która karta była najwyższa, król czy dama? Zobaczmy. Rozdajmy jeszcze raz. To ty, Bob? Pomóż mi, marny ze mnie kucharz. Dodaj więcej tłuszczu na patelnię. Nie radzę. Czego chcesz? Chcę twojego czasu. Ze 20 lat. Charlie Fair powiedział, że Bravo rozpali ognisko tak, żebyś je widział i że masz jechać w przeciwną stronę, tak? Nie wiem, o czym mówisz. Gdzie Bravo? Zajęty. Wracamy do miasta, Jet.
Jesteś tylko szeryfem miejskim. Co chcesz na tym zyskać? Bezpieczeństwo dla moich dzieci. Nie masz dzieci. Może kiedyś będę miał. Gotowy? Założę płaszcz, bo na dworze zimno. No dobra, Jet. Strzelaj. Nigdzie nie jadę. Pojedziesz. Związany i przewieszony przez siodło. Muszę sprowadzić cię żywego i udowodnić, że nie trudno cię złapać. Dama Karo, król Karo, wygrałem. Skończyliście już? Jesteś mi winien $14.70. Nie zawracaj mi głowy szczegółami. Przywiozłem ci prezent. Kolejny przyjaciel? Co mam z nim zrobić? To twój więzień. Umie grać w fantana? Zamknij się. Żarty żartami, ale sytuacja robi się poważna. Wiesz, ile głosów byś zyskał, gdyby ludzie zobaczyli, jak wracasz do miasta z mordercą? Ed, chodź zobaczyć. Ty go złapałeś, brawo? Chyba widzisz. Hip, hip, hura dla szeryfa Trimble. Dziękuję. Wykonywałem tylko obowiązki. Zaprowadź mnie do środka, blefiarzu. A jak się stawiał? Tak się cieszę, że wróciłeś. I ja też. Don't know why this lesson didn't linger. Here, this foolish heart of mine has burned its finger many times, but still it doesn't lessen my desire. Every time I give my heart, I know that it's the last, but when that love has passed, I sigh, well, maybe next time. Every time I give my heart, I'm back
where I began. Just another also ran. But maybe next time, next time, I waited long for this romance. And when we met, my heart was lost. With you I think I stand a chance. But just the same, I've got my fingers crossed. Every time I give my heart, for instance, like with you, I swear that for we two, there'll be no next time. Jak sytuacja? Bez zmian. Chciałem dokończyć rozmowę. Nie znoszę tej twojej pewności siebie. Kiedy jadę środkiem Texas Street, pewność siebie to jedyne, co mam. Jesteś łatwym celem dla każdego pijaka, który zechciałby ci strzelić w plecy. To się kiedyś zmieni. Rita, The Pride to zła inwestycja. Pożyjemy, zobaczymy. Skoro wiesz już wszystko, wyjdź, żebym mogła się przebrać. Jeszcze nic nie wiem. Masz przecież parawan. Chcę pogadać. Właśnie tego woalu wokół ciebie nie znoszę. Podaj sukienkę. I tego, że trzymasz ludzi na dystans. Nie pozwoliłaś żadnemu mężczyźnie zbliżyć się do siebie. Powinnaś pojechać na wzgórza. Nie mieszam alkoholi. Boisz się. Wyjdź. Udajesz twardą, a tak naprawdę jesteś ciepła i wrażliwa. Będę zamykać drzwi na klucz. Nacieszmy się tą chwilą, nim minie. Wiedziałam. Pozwoliłam ci zostać, żeby przekonać się, czy jesteś taki sam jak inni. Dowiedziałaś się czegoś nowego? President
Jako przewodnicząca koła pań mam zaszczyt przedstawić naszego gościa honorowego. Szeryf Bravo Trimble. Przyjmując zaproszenie do przemówienia, nie miałem zamiaru mówić o polityce. Chciałem szczerze i od serca porozmawiać o konsekwencjach braku prawa i porządku w naszym mieście. Proszę powiedzieć, jak pan złapał Youngera? Po prostu przyłożyłem mu rewolwer do żeber, żeby wiedział, że nie żartuję. Proszę nie być takim skromnym. Jak pan go wytropił? Czy Dan Mitchell panu pomógł? Coś tam pomógł. Został pan ranny? Nie. Zadrapałem palec czy dwa. Jet to dopiero oberwał. Miną tygodnie, nim się wyliże. Szeryfie, Jet Younger uciekł z więzienia. Younger uciekł? Przemycili mu broń. Po drodze zabił dwóch facetów. Uciekł na wzgórza. Nie, jest w mieście. Dan Mitchell wie? Co? To pan jest szeryfem hrabstwa. To sprawa typowo miejska. Biegł do stajni, ale Dan odciął mu drogę. Lepiej zejdźmy z ulicy. Tam jest. Z początku mówiła tylko o tobie. O mnie? Tak, jakby się ciebie bała. Doktor mówi, że to stres emocjonalny. Mnie też to zabija, nie przytłacza. Ludzie tacy jak my nie są przyzwyczajeni do widoku śmierci. Może jednak powinieneś zrezygnować. Charlie Fair mówił, że Riker jest na szlaku i niebawem będzie w mieście. Dokończę kadencję. Przemyśl to, póki jeszcze masz czas. Widziałem kiedyś na zegarku pewne motto. Jest później, niż ci się wydaje. Dobranoc, Ed. Sherry, chcę pomówić z Danem sama. Dobranoc, Dan. Chcę, żebyś o czymś wiedział. 10 lat temu mój ojciec przywiózł mnie do Abilene. Już pierwszego dnia widziałam na Texas Street pojedynek dwóch pijanych kowbojów. Miałam dopiero 10 lat, jak krew jednego z nich spływała stróżką pod moje stopy. Właśnie tym jest dla mnie Abilene. To się zmieni. Zawsze tak będzie i nikt tego nie zmieni. Ty też nie próbuj. Wiesz, o czym mówisz? Tak, wiem. Mówię, że boję się o siebie i o ciebie. Przerażasz mnie. Każdego dnia boję się, że zobaczę cię martwego na ulicy. Jeśli ci na mnie jakkolwiek zależy, zabierz mnie stąd. Jako uciekinier na nic bym ci się nie zdał. Strach odebrałby mi połowę radości z życia. Już wiem, co widziałam w twoich oczach, gdy zabiłeś Jetta. Nie zrobiłeś tego z poczucia obowiązku. Chciałeś, żeby zginął.
Chcesz być szeryfem, bo sprawia ci to radość, bo jesteś mordercą. Przestań. Jet nie był pierwszą ofiarą i nie będzie ostatnią. Rządzisz miastem z bronią w ręku, bo sprawia ci to radość. Ustąpię, gdy będę mógł przekazać miasto lepszym ludziom. Nie wierzę ci. Nie ma w tobie ani cienia łagodności. Zrób coś dla nas i dla siebie i zrezygnuj. Zrezygnuj. A potem wyjedź. Musimy trzymać się razem. I temu ma służyć to stowarzyszenie. Bądźmy razem i walczmy. Chcemy pokoju, Henry. Ci, których zabił Younger, też go pragnęli. W hrabstwie jest nas ponad 400 rodzin i ciągle przybywa nowych. Staniemy się dla kowboi niebezpieczni. Miejscowi myślą, że jeśli będą nam przychylni, kowboje wezmą na nich odwet. To będzie bogaty kraj, ale musimy być silni. Dość już gadania. Zacznijmy stawiać słupy i przeciągać drut w poprzek szlaku. W poprzek? Przebiega przez naszą ziemię. Mamy do tego prawo. Do pracy! Dziękuję, pani Lind. Chcę kupić drut kolczasty. Ile? 400 szpul. Po co aż tyle? Oto pieniądze. O więcej nie ma pan prawa pytać. Nie sprzedałbym dynamitu głupcowi albo dziecku. O drut proszą dorośli, porządni ludzie. Nie mam go, panie Dreiser. Przynajmniej nie na sprzedaż. Ma pani chwilę? Czego pan chce? Pani ojciec nie chce sprzedać mi drutu. Potrzebuję go, żeby bronić mojej ziemi. Jeszcze więcej zabijania? Wyglądam na kogoś, kto lubi zabijać? Czy przychodzę tu z bronią? Chcę tylko oznaczyć miejsce, gdzie przez resztę życia mam zamiar ciężko pracować. Czy to zbrodnia? Nie. Ale dlaczego tak panu zależy? Chcę mieć coś, czego nie miał mój ojciec. Ziemię, na której będę uprawiał zboże. Ziemię, na której założę rodzinę. Czy to coś złego? Nie. Nic złego. Co panią tu trzyma? Co w tym mieście napawa panią dumą? Możemy zapewnić wam godne życie. Nie pozwolą wam. Pozwolą. Jesteśmy silni i gotowi. Na rozlew krwi? Nie będziemy biernie stać i patrzeć, jak nas zabijają. Przyglądałem się pani. Mnie? Tak. Trochę. Jesteś jak my, Sherry. Chcesz tego samego. Wiele nas łączy. Uosabiamy przyszłość tego kraju i razem możemy ją urzeczywistnić. Powiedz, gdzie jest drut. Wrócę z wozami go zabrać. Tu są pieniądze. Daj nam szansę. Ty i ja.
drut kolczasty aż po horyzont. Żaden farmer nie będzie blokował mi drogi naprzód. Co to? Stado bydła. Riker popędził stado przez płot. Wejdźcie do środka, poślijcie po doktora Sandersa. Hanabery nie żyje. Bob Rankin, Freemanowie. Gdzie stał ten płot? W poprzek szlaku. Postawiliście płot w poprzek szlaku? Tak. Skąd wzięliście drut? Pierwsze, co zrobi Riker, to spyta, kto sprzedał im drut. I nie tylko. Gdzie reszta osadników? Kazałem spotkać się nad zakolem rzeki. Sprowadź ich natychmiast do miasta, póki jeszcze stoi. W którą stronę strzelasz, Charlie? Ja nie sprzedaję kul, jestem właścicielem salonu. Byłeś. Masz godzinę, żeby zamknąć lokal. Chwila. Dziś żaden pijany kowboj nie będzie demolował miasta. Nie słyszałeś, że szlak zamknięty? Słyszałem, że znów stoi otworem. Wyjedź, nim będzie za późno. Raczej ty skorzystaj z tej możliwości, szeryfie. Siedmiu zabitych i $6,000 strat w mieniu. To kolejny Gettysburg. Kto sprzedał im drut? Nie ja. W takim razie kto? Ja go sprzedałam. Dreiser mówił, że płot zapobiegnie kłopotom. Zaufałaś osadnikom? To też są ludzie. Nawet lepsi od nas. Nie przychodzą tu obwieszeni bronią. Mogą zapewnić nam godne życie. Nie wiedzieli, że kowboje popędzą bydło przez płot. Dostali nauczkę, ale co z nami? Jak Riker tu wpadnie, spali miasto, a nas wypędzi. Dlaczego osadnicy musieli się tu sprowadzać?
Mogę coś dodać? Cokolwiek się wydarzy, będzie to miało daleko idące skutki. To bitwa o przyszłość Kansas, o kierunek rozwoju kraju. Mądrze dobierzcie sojuszników. Co nam po kilku osadnikach, a po 1000? Nie ma ich tylu w hrabstwie. Dreiser ma w swoim stowarzyszeniu 100 ludzi, a zorganizował się dopiero w 1/4. Licząc 3 osoby na rodzinę, ile to będzie w sumie, Ed? Ponad 1000. A jeśli Riker ich przepędzi? W tę plotkę nie wierzcie. Znowu się za niego bierzesz? Zginęli ludzie. Moje stanowisko jest jasne. Nie sądziłam, że to, co robię, uderzy też w ciebie. Zabawne. Nigdy nie wiesz, skąd padnie pierwszy strzał. 400 rodzin. Gdyby każda wydawała w mieście $500 rocznie, ile by to było w sumie? 250 000. A ile wydają kowboje? A gdyby farmerzy wydawali $300 rocznie, to tylko gdybanie. Idę do Rikera powiedzieć mu, że Dan mnie nie reprezentuje. Jestem neutralny. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Cicho, powiedzmy, że za rok będzie tu 800 rodzin. $500,000. I to bez żadnego strzelania. A jeśli Riker zmiecie osadników? Zgaś światła, Ned. Ulica zamknięta. Zgasisz światła, Pete, czy ja mam to zrobić? Posłałem po resztę farmerów. Kiedy tu będą? Tak szybko, jak się da. Zaczekaj. Zostań, Jeep. Moi ludzie są wściekli. Wszyscy kochali Hanaberego. Dobry wieczór, szeryfie. Jake? Chcemy to zakończyć raz na zawsze. Niech to będzie ostatnia bitwa. Chyba taką będzie. W fartuchu kuchennym wyglądałabyś pięknie. Co to ma znaczyć? To wciąż mój lokal i ja tu rządzę. To każ zgasić światła. Brać go. Uważaj. Zgaś światła. Mam to zrobić za ciebie? Bo puścisz to miejsce z dymem. Wolałbym nie.
Czekaj. Zgasić światła. Miałem prosić, żebyś się pakowała, ale może faktycznie łatwiej wszystko zniszczyć. Nie zamkniesz mojego lokalu. Zaraz będzie tu niebezpiecznie. Nie gadaj mi o bezpieczeństwie. Poczekaj no, aż Riker się tu zjawi. Ty ostrzegasz mnie, pozwól, że i ja ostrzegę ciebie. Koniec zabawy. Owszem, ale nie dla mnie. Kto się za tobą wstawi? Sklepikarze? Farmerzy? Wystawiasz się jak kaczka na strzelnicy. Łagodni zawsze wygrywają. The Pride się rozpadnie. Dolar za dolarem, cent za centem. Wynoś się, zanim cię zabiję. To moja własność. Zapłaciłam za nią własnymi pieniędzmi. Jeśli jeszcze raz cię tu zobaczę, rozwalę ci łeb. A gdyby 1000 rodzin wydawało rocznie po $300, jadą. Cap, spójrz. Dlaczego saluny są zamknięte? W życie weszło nowe prawo. Nie zatrzymasz nas. Dużo was. Chłopcy, chcecie przepłukać usta po ciężkiej drodze? Zaraz się upiją i przejdą na naszą stronę. Cap, dobrze, że jesteś. Dałeś im się zamknąć? Ale Cap... Do środka, chłopcy. Jadą już? Tak. I oby byli na czas. Podobno powiedziałaś wszystkim, że w nas wierzysz. Wierzę w ciebie. Pokażę ci, jak to się robi. Niezła robota. Nie chciałam tak mocno. Jak się czujesz? Dobrze. Jestem z ciebie dumny. A ja z ciebie. Z Henry'ego też. I z siebie też. Robi się gorąco. Kończcie już. To cudowna dziewczyna, Henry. Zabierz ją stąd, zanim ci ją odbiorę. Odbierzesz? Chodź, wytłumaczę ci. Co tu robisz? Ktoś musi bronić biura szeryfa. A ty dokąd? Koledze skradziono stado owiec, prosił o pomoc. Baran. A jeśli to błąd, Henry? Po co pomagać miastu, które nas nie chce? Boicie się? Nie. Po prostu nie wiemy, o co w tym wszystkim chodzi. O kowbojów, którzy nie chcą, żebyście osiedlili się na własnej ziemi.
O farmy, o domostwa i o głupiego szeryfa, który wie, że nadchodzą lepsze czasy, o ile ludzie odważą się walczyć. O to miasto? Nie. Walczycie o prawo do życia. Co się dzieje? Mówicie, że miejscowi was nie chcą. A oto szeryf Trimble poprowadzi was do zwycięstwa. Tu stoi przynajmniej 300 głosów. Muszę zająć się owcami. Pan schwytał Jetta Youngera? Nie sam. Pójdziemy za panem szeryfie. Wiesz co, Doug? Świat się zmienia. Tak, wiem. Dobrze, że jesteście. Co robić, szeryfie? Stańcie wokół sklepów po tej stronie ulicy. Słyszeliście ruchy? Co robią ludzie Rikera? Bawią się w najlepsze, demolując saluny i kasyna. Nic z tym nie robisz? Nie, sami się wykończą. Boję się go. To mój lokal, nie rozwalajcie go. Spadaj stąd. Szeryfie, zrób coś. Tam trwa demolka za 10 tysięcy. Od czego ty jesteś? Chciałeś otwartego miasta? Proszę bardzo, Charlie. Miasto stoi otworem. Wybawiłeś się, Riker? Jak skończę, przeniosę się gdzie indziej. Powiedz chłopakom, że po drugiej stronie ulicy nasi na nich czekają. Zabiorę chłopaków dokądkolwiek zechcę. Nigdzie ich nie zabierzesz, pójdziesz ze mną. Ach tak. Aresztuję cię pod zarzutem morderstwa. Moje sukienki. Zostaw je. Od dziś będziesz nosić fartuchy. Spalić to miasto. Idziemy do sklepów. Co ja tu robię? Stać. Mieliśmy już dość kłopotów. To koniec. Gdzie Cap? Nie żyje. I waszego Abilene też już nie ma. Została wam tylko droga do domu.
Tak kończy zatwardziała część ulicy. Nie rykiem, a skomleniem. Nie umierajcie razem z nią. Łagodni przejmują Abilin, a są twardsi niż wam się wydaje. Jedźcie już. Wypędzić ich. Nie. Sami wyjadą. Nie wiem, czy dołączyłaś do nas, czy my do ciebie, ale dobrze być razem. Pokazaliśmy im. Dobrze, ale pamiętaj, żadnej brody. Tak sobie myślałem, Annie. Chcesz zagrać partyjkę Fontana? Zagrasz z nami w karty? Dan, szybka partyjka. Tylko jedna, Annie. Koniec. Tekst polski Szymon Leociak. Czytał Maciej Więckowski.